Życzę wszystkim mieszkańcom Szczecinka, aby rok 2016 nie okazał się tak zły, jak można sądzić, obserwując końcówkę roku mijającego. Życzę Państwu i oczywiście sobie, abyśmy mogli żyć w państwie demokratycznym, aby różnice polityczne nie zaburzyły relacji między władzami samorządowymi a państwowymi. Między innymi właśnie od spokoju, takiego pragmatyzmu politycznego zależy zrównoważony rozwój również naszego miasta. Rok 2016 dla samego Szczecinka powinien być rokiem udanym. Powinniśmy zakończyć wiele inwestycji, a rok 2017 być może przywitać, tak jak kiedyś, wspólnie na przebudowanym Placu Wolności. Placu, który znów powinien stać się piękną wizytówką naszego miasta. W roku 2016 powinno też powstać w Szczecinku kilkaset nowych miejsc pracy. Życzę wszystkim mieszkańcom naszego pięknego miasta wielu, wielu sukcesów osobistych. Tym, którzy pracują, satysfakcji z pracy, a tym, którzy pracy nie mają, aby w roku 2016 ich sytuacja poprawiła się radykalnie, aby tą pracę, zatrudnienie znaleźli. Życzę Państwu zdrowia, spełnienia w 2016 roku najskrytszych marzeń i wiele, wiele radości z życia rodzinnego. Wszystkiego najlepszego w 2016 roku.